Rozmowa dnia. W naszym studiu Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. No i też nie zapominajmy, że oprócz tego, że były wicepremier, to i były minister obrony narodowej, to jak były minister obrony narodowej, przyjmie to, co będzie się działo dziś. Podpisujemy umowę na dostawę pierwszych baterii superpocisków Patriot. Na razie dwie baterie, później kolejne sześć. Warto przypomnieć, że to rząd premier Ewy Kopacz w 2015 roku na moją rekomendację jako ministra obrony podjął decyzję, żeby rozmawiać o pozyskaniu Patriotów z rządem Stanów Zjednoczonych. Także przyjmuję z jednej strony z zadowoleniem, że decyzja jest dobra, jest kontynuacją poprzednich prac. Z drugiej strony z mieszanymi uczuciami, ponieważ zmarnowano trochę czasu. Mało wiemy o samym kontrakcie. Ja apelowałem o to, żeby chociaż Komisję Obrony poinformować. Prezydent Andrzej Duda, który jak słyszę też będzie na uroczystości, mógł zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. To jest największe przedsięwzięcie w historii, które będzie kosztować dziesiątki miliardów złotych i Polacy wiedzą tyle co nic. Czytamy, że 2,5 razy tyle zapłacimy co Rumunii. Offset mizerny, bo w okolicach miliarda. No i bardzo garnące się VIP-y polskie do podpisywania tej umowy i podkreślające, że jest to dowód na to, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dobre. Wojskowe są mimo Macierewicza, mimo PiS-u dobre. Natomiast no przecież to jest wielki zakup. Tak samo jak wielkim zakupem były samoloty F-16, więc jeśli komuś się płaci dziesiątki miliardów złotych, to jeszcze nie dowodzi tego, że te relacje są specjalnie dobre. A też z niektórymi porównaniami powinniśmy być czasem ostrożni, bo Rumunia jednak kupuje trochę inne zestawy, mniej pocisków, bez offsetu, tak, tych kwot, które Rumunii będą płacili Polacy, nie można tak jeden do jednego porównywać. Eksperci jednoznacznie wskazują, że Rumunia kupuje szybciej i korzystniej, natomiast ja się chętnie nie dam przekonać rządowi PiS-u, że tu wszystko jest jak trzeba. Natomiast takiej szansy ani opozycji, ani opinii publicznej nie dano. To bardzo zły model, że podejmuje się działanie na długie dziesięciolecia, w ogóle bez próby rozmowy, czy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, przecież w warunkach niejawności. Od dwóch lat prawie prezydent tej rady nie zwoływał, to jest martwe ciało, po to, żeby porozmawiać. Przecież to inne rządy będą uczestniczyły w otwarciu w 2022 roku i w latach następnych. I bardzo się dziwię, podkreślę to, że rząd PiS-u, zwłaszcza taki słabnący PiS, tak, no bo widzimy z tygodnia na tydzień te konflikty, tę erozję rządzenia, nie dba o to, żeby pozyskać tych, którzy przecież będą za tym. Przecież ja mam wątpliwości co do tych kwot. One są szokująco wysokie, jak za dwie baterie. Natomiast być może jest jakaś wiedza, którą warto by było opinii publicznej przekazać. Natomiast będą wielkie przemówienia, nie będzie konkretów, więc nie podoba mi się taki sposób działania. I no, oczywiście pytanie, co ze śmigłowcami, co z dronami, co z innymi rzeczami. Gdyby to pana rząd podpisywał rozmaite umowy, to też by pan, też byście wygłaszali przemówienia i też byście się chwalili, jak są te epokowe wydarzenia. To przez 4 lata posłowie ówczesnej opozycji PiS-u gościli u mnie w zaciszu gabinetu, rozmawialiśmy o ważnych rzeczach. Można tak robić. Rada Bezpieczeństwa Narodowego się spotykała co miesiąc, dwa. Prezydent Komorowski ją zwoływał. Bardzo się dziwię. Mówię, że w tej sprawie, gdzie następne rządy też będą miały dużo do powiedzenia, PiS nie dba o to, żeby w jakikolwiek sposób zapewnić wsparcie przyszłych rządów. Przecież nie będą rządzić wiecznie. Zawsze wszystkich przestrzegam przed argumentem następne rządy, tak samo, że następne rządy będą inne, tak samo jak przed argumentem, że nie mamy z kim przegrać. Ani jedni, ani drudzy nie powinni zakładać, jak będzie wyglądała kolejna kadencja. Ale będą inne, przecież ja myślę, nie wiem, kto wygra najbliższe wybory. Wierzę, że Platforma i opozycja. Natomiast, szanowni państwo, program Patriot to jest program na 20-30 lat i ręczę, że PiS na pewno nie będzie nie tak będzie długo rządzić. To jest po prostu niemożliwe. A w kwestii, która dzisiaj na pierwszych stronach części gazet się znajduje, jest szansa na to, żeby opozycja mówiła jednym głosem z rządem. Mówię tutaj o sprawie nacisku amerykańskich kongresmenów w sprawie reprywatyzacji. Mamy list, w którym dość mocno wybrzmiewają żądania, uwzględnienia czegoś, co też nazywamy tym
mieniem, bez mieniem, zacytuję dokładnie, tak zwanym bezimiennym, czyli tych wypadków, których nie można, szczególnie chodzi oczywiście o żydowskich spadkobierców ofiar Holokaustu, ustalić, kto właściwie powinien dziedziczyć i jaki majątek, jakie kwoty. No to jest kwestia, która dla polskiego budżetu byłaby niezwykle groźna. Ale należy tę kwestię rozpatrywać w pewnym ciągu zdarzeń. Otóż po sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie rząd PiS-u stracił wiarygodność wobec Stanów Zjednoczonych, bo obiecano Stanom Zjednoczonym, że nowelizacja w takim kształcie nie zostanie przyjęta. Był tu sekretarz stanu, wcześniej był specjalny przedstawiciel i Departament Stanu apelował, żeby nie przyjmować tej ustawy. Mimo to przeforsowano to wszystko na siłę. I w związku z tym zapewnienia rządu, że ten projekt, który w takim przebłysku autopromocji minister Jaki pokazał kilka miesięcy temu, że tego tematu nie ma, jak mówi PiS, no to po prostu nie wierzą. Mówi pan teraz o projekcie ustawy reprywatyzacyjnej. Tak, że po prostu nie wierzą. I w sposób bezprecedensowy jesteśmy sojusznikiem, przyjacielem Stanów Zjednoczonych. PiS twierdzi, że relacje są najlepsze w historii. Przez list parlamentarzystów ale wie pan, próbuje się oddziaływać na sytuację. Ja po tym liście patrzę, no, mam akurat zupełnie inną refleksję od pana, bo wydaje mi się, że to jest list, ta próba nacisku ze strony amerykańskich kongresmenów, to ona akurat potwierdza to, co mówił wiceminister Jaki, kiedy mówił, że spór o ustawę o IPN-ie to jest zasłona dymna tak naprawdę dla walki o gigantyczne pieniądze i o ustawę reprywatyzacyjną. I to, szczerze mówiąc, nie jest dla nas dobra wiadomość, niezależnie od tego, jaka partia będzie za 4, za 20 lat Polską rządziła. Bo przecież Platforma też nie uchwalała tak zwanej wielkiej ustawy reprywatyzacyjnej właśnie z tego powodu, że to zrujnowałoby finanse państwa. I temat był przez długi czas zamknięty i nie budził żadnych emocji, ale pojawił się jonasz tego rządu, wiceminister Jaki, który czego się nie dotknie, to wywołuje problemy. Ustawa o IPN-ie i tak samo ta ustawa reprywatyzacyjna. W amerykańskim Senacie ustawa dotycząca kwestii zwrotu mienia była wcześniej, jeszcze przed momentem, kiedy pojawiła się propozycja w parlamencie. Pojawia się dzisiaj, list pojawia się po ustawie o IPN-ie i po zapowiedzi jesienią. Szybko się wycofywał rząd PiS-u po tych konferencjach ministra Jakiego z tego tematu, że chce to forsować. Natomiast no dzisiaj mamy sytuację taką, że rządzący chcą świętować podpisanie umowy na patrioty. Będą wielkie przemówienia, o których mówiliśmy. Natomiast na czołówkach gazet jest zupełnie inny temat, pokazujący, że to zaufanie Stanów Zjednoczonych w ostatnich miesiącach do Polski bardzo spadło. Gazety się też zastanawiają, jak to jest z zaufaniem Platformy Obywatelskiej do Hanny Gronkiewicz-Waltz i czy jeszcze w ogóle partia ma na nią jakiś wpływ. No bo ja pamiętam, tu w tym studiu też kilkakrotnie różni politycy PO mówili, że oni zachęcają Hannę Gronkiewicz-Waltz, żeby jednak zeznawała przed komisją, żeby przecinała wątpliwości, żeby odbijała argumenty. No w tej chwili wychodzi na to, że tak, jako świadek nie, jako strona nie. No Hanna Gronkiewicz-Waltz po prostu nie chce przyjść i porozmawiać z komisją weryfikującą reprywatyzację w Warszawie. No ale ta komisja, powiedział, jest w trochę innej sytuacji niż jeszcze jakiś czas temu, po mocnych informacjach prasowych dotyczących głównego podejrzanego Jakuba R., jego związków z obecnymi ministrami rządu PiS-u. To, że komisja nie chce wezwać czy samego Jakuba R., czy tych ministrów, żeby to wyjaśnić, no pokazuje, że jej działania w dużej części są polityczne i gdy Patryk Jaki jest w kłopotach, nagle przestał być kandydatem na prezydenta Warszawy, no to próbuje odgrzać serial pod tytułem Wzywanie Hanny Gronkiewicz-Waltz na posiedzenie. Myślę, że obywatele zupełnie inaczej patrzą już na tę komisję niż kilka miesięcy ale temu. Ale co, to jest taka trochę obrona argumentem, a u was biją murzynów. Jeżeli są jakieś wątpliwości, które nowe pojawiają się wokół nowych nazwisk, wokół sprawy, oczywiście prokuratura, komisja powinny się tym zająć. Jeżeli chodzi o Hannę Gronkiewicz-Waltz, to nie jest nowe nazwisko, tylko od samego początku działania tej komisji, a także wcześniej od publikacji prasowych na temat tego, co działo się w Warszawie, było wiadomo, że bez daleko idących wyjaśnień ze strony prezydenta Warszawy, no trudno będzie dojść do tego, co tak naprawdę w ratuszu się działo. Nie, no tak, ale minister Jaki byłby w tym wiarygodnej komisja,
gdyby zechciał zająć się swoimi kolegami i siedzącym w areszcie człowiekiem, który przekazuje bardzo poważne informacje dotyczące swoich związków z ważnymi politykami PiS-u. Więc gdy ja spojrzałem do internetu wczoraj, że znowu jest temat wzywania Hanny Gronkiewicz-Waltz, to pomyślałem, że jakaś stara strona mi po prostu wskakuje, ale bo ten etap dawno już przeszliśmy. A gdyby się raz stawiła i odpowiedziała na pytania, to już by tematu nie było i nie byłoby powrotu odcinków kolejnych tego serialu. Informuję opinię publiczną nie na tej komisji. Była wczoraj przewodnicząca Rady Warszawy, myślę, bardzo przekonujące zeznania Ewy Malinowskiej, Grupińskiej, więc czuję, że to paliwo polityczne, które niosło paliwa Patryka Jakiego jako kandydata na prezydenta, jako tutaj wschodzącą gwiazdę Zjednoczonej Prawicy, trochę się wyczerpało. Powtórzę, jest trochę Jonaszem ostatnio. Czego się nie dotknie, to są jakieś kłopoty z tym. Nie ma przypadku w tym, że prezes odsunął go z krótkiej listy kandydatów na prezydenta Warszawy. Na koniec pytanie o doniesienia dzisiejszej Rzeczpospolitej. Profesor Marian Zembala, były minister zdrowia w rządzie PO, przyszykował projekt ustawy, wedle której Wielki Piątek miałby być dniem wolnym od pracy. Jest wsparcie w klubie Platformy Obywatelskiej dla tego pomysłu? Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. Profesor Zembala jest osobą słuchaną i szanowaną bardzo w Platformie. W Niemczech Wielki Piątek jest wolny, chyba we wszystkich albo w większości landów, więc można na ten temat rozmawiać. Natomiast generalnie kierunek, żeby mniej pracować, bo wolne niedziele, nowe święta, nie wiem, czy jest dobre. Jesteśmy krajem, który musi gonić świat, więc ale porozmawiajmy, tak, bo to co jakiś czas pojawia się temat wolnej Wigilii, wolnego Wielkiego Piątku. Trzeba o tym rozmawiać, natomiast ja jestem ostrożny co do tego, żeby więcej świętować, a mniej pracować, bo dobrobyt, sukcesy biorą się z pracy, a nie z wypoczynku. Mówił Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i gość Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.